Towarzysze, trwają prace nad dalszymi odcinkami serialu Sąd nad Trockizmem, no ale wiadomo, no, że w takich odcinkach adresowanych dla ludzi nieuświadomionych, trwających kilka, trzy, cztery minuty, nie można całej wiedzy przekazać, więc no dobrze właśnie tego typu odcinki uzupełniać właśnie takimi dłuższymi prezentacjami historycznymi. No i może zacznę jakby od całego kontekstu serialu i słowa sąd. No tutaj właśnie to się bardzo źle kojarzy, procesy moskiewskie i tak dalej, i tak dalej. No i często to jest tak przedstawiane, no, że właśnie ten, dyktatura stalinowska to brała tych trockistów, rzucała do łagru i tak dalej, i tak dalej. I to było wszystko motywowane właśnie tylko walką o władzę. Nie było tutaj no, żadnego podłoża merytorycznego, wszystkie te zarzuty były wyssane z palca. No więc ja właśnie porozmawiam o tych zarzutach, a konkretnie o jednym konkretnym zarzucie, czyli o związku trockizmu z faszyzmem. No więc tutaj przedstawię takie 4 czy 5 przykładów. No i jakby niech to będzie taka no, wstęp do dyskusji. Więc pierwszy przykład to francuski działacz, najpierw partii komunistycznej, później trockista, Jacques Doriot, który to tak jak właśnie, tak jak Lew Trocki został wyrzucony z partii komunistycznej. Później właśnie, no tutaj warto podkreślić, no, że Trocki był właśnie we Francji, jego syn był we Francji, później Trocki tam emigrował i tak dalej, no ale w każdym razie ten wpływ trockizmu akurat we Francji był bardzo, i trockizmu i samego Trockiego, był bardzo tutaj mocny. No więc wtedy, kiedy ten Doriot został wyrzucony z partii komunistycznej, no to właśnie tam nastąpiły jakieś związki tego Doriot z francuskimi trockistami. No i następnie no, Doriot stworzył własną partię, taką faszyzującą. No ale najważniejsze jest to, no, że w czasie okupacji, w czasie inwazji niemieckiej, no, to Doriot stał się no, główną, właśnie jednym z głównych przedstawicieli no, no, tych faszystowskich sił okupujących Francję. No. Doriot wyrósł właśnie na takiego wielkiego przywódcę no, francuskiego, który wspierał faszystów, który no, organizował legiony francuskie do tutaj atakowania Związku Radzieckiego i tak dalej, i tak dalej. Więc no, widzimy no, na przykładzie tego Doriot, no, od trockisty do przywódcy francuskich faszystów, no, że te zarzuty... w stosunku do trockistów, że są tutaj jakieś związki z faszyzmem, no nie były tak zupełnie wyssane z palca. No, no szkoda, że ja nigdy nie widziałem no, na żadnej stronie trockistowskiej, w żadnej gazecie, no jakiegoś takiego pokajania się, żeby któryś tam, nie wiem, żeby władza rad na przykład przeprosiła za Doriota, no. I powiedzieli, no, no, my tutaj jesteśmy prawdziwymi trockistami, wstydzimy się, że nasz trockistowski towarzysz z Francji został przywódcą francuskich faszystów. No, towarzysze, no, czekam na samokrytykę. No, ale dobrze, no, idźmy dalej. Więc dalej, no, to już tutaj wielokrotnie przeze mnie przywoływany Norman Podchorec, też trockista, właśnie najpierw trockista, jakoś tam działacz partii socjalistycznej, później działacz Nowej Lewicy, później został właśnie francuskim, tym amerykańskim neokonserwatystą. Więc ten Podchorec był właśnie takim ideologiem tej partii republikańskiej w czasach Busha juniora. No i ten właśnie ten Podchorec no, zaserwował Irakowi no, agresję militarną i wszystko to, co się z tym wiąże. No w każdym razie no, cała ta strategia permanentnej wojny, którą chciał zaserwować Bush, no, tej walki z osią zła, że tutaj zły Irak, jakieś tam inne kraje i tak dalej, no to wszystko właśnie było tutaj tworzone przez tego Podchoreca i innych neokonserwatystów, także o rodowodzie trockistowskim. No. Też nigdy nie widziałem, żeby ktokolwiek właśnie no, przeprosił za Podchoreca. Co dalej? No dalej, no to mamy kwestię no, interwencji w Libii. W Libii właśnie z 2011 roku. No i właśnie wtedy, no to trockiści wzwali do tego, że należy się solidaryzować z
z rewolucją w Bengazji, że tam doszło do prawdziwej rewolucji komunistycznej w tym Bengazji przeciwko dyktatorowi Kaddafiemu. No i tam później, no właśnie, tworzyli taki mit, że tam jest jakaś rewolucja, że nawet rady robotnicze powstały, które kontrolują jakąś rafinerię, że to jest po prostu, no, Bengazji to jest drugi Petersburg, no, że to już jest właściwie rewolucja październikowa, no. No a kiedy właśnie, no to ten Kaddafi zaczął tych islamistów w tym Bengazji tłuc, no to wtedy trockiści wzywali do agresji militarnej krajów imperialistycznych przeciwko Kaddafiemu. No i do tej agresji doszło do bombardowania Libii, doszło do obalenia reżimu, do rozpieprzenia w ogóle państwa libijskiego, dzisiaj to tam jest jeden wielki syf. No ale całe ten jakby, no od strony militarnej sprawę załatwiły państwa imperialistyczne, ale od strony ideologicznej sprawę przygotowali trockiści. To oni, serwując kłamstwo, że jacyś islamscy psychopaci to są komuniści, i w ten sposób mówili, że tam jest rewolucja, którą należy bronić, a ponieważ my, trockiści, jesteśmy zbyt słabi, żeby tych rewolucjonistów bronić, to niech ich bronią imperialiści europejscy. No. No więc tutaj sobie taki trzeci przykład, no i w końcu czwarty przykład, no najbardziej znany na polskim gruncie, Nestor Zbigniew Marcin Kowalewski, no od ponad 30 lat dzielnie wspierający ukraińskich faszystów, który w latach 80. w piśmie trockistowskim Imprekor robił całe tutaj właśnie analizy dotyczące tego, jak to partyzantka ukraińska współpracująca właśnie tam z Trzecią Rzeszą, jaka to była siła właśnie, no to właściwie tak jak Che Guevara, no tam UPA, Bandera, Che Guevara, to jest jedno i to samo, no. No i ten Kowalewski właśnie tym się zajmował przez lata 80. Wtedy został słusznie stłamszony przez marksistów, którzy wtedy działali, wycofał się z tego, przez 20 lat milczał, przez 20 lat po prostu już świat myślał, że Kowalewski zmienił poglądy, a przy okazji właśnie drugiego Majdanu i puczu Poroszenki sprawa faszystów na Ukrainie odżyła. Kowalewski znowu tutaj ruszył z publicystyką popierającą prawy sektor, swobodę, tam właśnie Poroszenkę, wzywający do tego, żeby polski rząd i kraje NATO wspierały zbrojnie i finansowo właśnie Ukrainę. Popierał oczywiście walkę z rosyjskim imperializmem, bo Kowalewski to cały czas jakby przekładał, że jest to walka z rosyjskim imperializmem. Czyli jeśli na przykład ukraińscy faszyści zagonili do domu związkowego w Odessie jakichś tam rosyjskich związkowców, a nawet komunistów, to dobrze, bo to jest walka z rosyjskim imperializmem. Podłożenie ognia i następnie strzelanie do ludzi, którzy wyskakują przez okna, to jest wszystko dobrze. To jest walka z rosyjskim imperializmem. I my, Polacy, którzy tyle mieliśmy jakby problemów z rosyjskim imperializmem, powinniśmy popierać podkładanie ognia tam, gdzie znajdują się Rosjanie i dobijać tych, którzy wyskakują, którzy nie chcą spłonąć żywcem. No. No i oczywiście tutaj Kowalewski jak najbardziej popiera oczywiście likwidowanie pomników Lenina, bo te pomniki Lenina na Ukrainie to jest taki przejaw rusyfikacji. Dla nich to jest właśnie, to jest prawdziwy leninowski akt samostanowienia narodów. Walka no właśnie z przejawem rusyfikacji. A największym przejawem rusyfikacji to są oczywiście pomniki Lenina, a także pomniki Armii Czerwonej, która wyzwoliła tamte terytoria spod faszyzmu. Kowalewski jakby popiera oczywiście likwidowanie tego, popiera też represje wobec Ukraińskiej Partii Komunistycznej, delegalizację Ukraińskiej Partii Komunistycznej. I więc towarzysze, wczoraj się rozgadałem, dzisiaj krótko, więc jeszcze raz cztery punkty. Jacques Doriot, Norman Podchorec, Libia, no i Kowalewski, każdy tutaj, no właśnie, no w przypadku Dorio otwarty faszysta, w przypadku pozostałych, no właściwie trudno tutaj jakby wprowadzać jakieś tutaj rozróżnienie na te terminy, no bo faszyzm, to co jest złego w faszyzmie, no to ta taka
no, imperialistyczna agresja militarna. No, no to, to wszystko widzimy i w przypadku Podchoreca, i to, do czego wzywa właśnie, w przypadku Kowalewskiego, no, który wybiela właśnie banderę. No. Kowalewski wybiera banderę. No, no to tutaj no, te związki z faszyzmem są jasne. No i oczywiście jakby ta sprawa Libii, no to też jest jakby ten. To jest oczywiście tylko czubek góry lodowej. No to są takie cztery przykłady. No zobaczymy, czy ktoś ten temat podejmie, będzie jakaś dyskusja. Czy ktoś przeprosi? A może ktoś przeprosi? Może by tak na przykład wszyscy ci, którzy publikują Kowalewskiego i na przykład brali udział w konferencji z Kowalewskim z okazji setnej rocznicy październikowej, może by tak przeprosili za swoje milczenie. No. Ja rozumiem, że nie mieliście odwagi powiedzieć tego na konferencji, no ale już dzisiaj, kiedy wam tutaj uświadomiłem was, że Kowalewski popierał faszystów ukraińskich i się z tego... No właściwie już nie ma. On mógł puścić właśnie takiego bąka w latach 80., nie wracać do tego, jakby sprawa byłaby zapomniana. No, ale ponieważ do tego wrócił, no to nie ma mu możliwości, żeby po prostu ktoś, kto podaje ręce faszyście, żeby on był szanowany w ruchu komunistycznym. No przepraszam, no po prostu faszysta Kowalewski pociągnie was na dno razem z wami. No. Pozdrowienia, towarzysze. Czekam na przeprosiny.